Szanowny panie premierze, ministrze obrony narodowej, szanowni panowie ministrowie, z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego na czele, szanowni panowie generałowie, oficerowie, wielce szanowni panowie prezesi zarówno Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i firmy Raytheon, nasi sojusznicy, kooperanci, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo. Wydawałoby się niemożliwe, a jednak możliwe. W 2018 roku pan minister Mariusz Błaszczak podpisywał umowę ze Stanami Zjednoczonymi na sprzedaż, wykonanie pierwszej części systemu Patriot dla Polski, czyli jak my mówimy w Polsce, pierwszego elementu naszego wielowarstwowego interoperacyjnego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, systemu Wisła, który będzie zintegrowany z systemem Pilica i systemem Narew. Systemu szeroko pojętego, systemu systemów, można tak powiedzieć, obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, w tej chwili bez wątpienia najnowocześniejszej na świecie. Ponieważ podobny system obejmujący właśnie Patriot jest w tej chwili realizowany równolegle w Stanach Zjednoczonych, ale u nas będzie on miał charakter wielowarstwowy, kiedy zostanie ukończony, będzie właśnie zintegrowanym wielkim systemem scalającym ze sobą w ramach współdziałania te trzy systemy o różnych zasięgach obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Realizacja tego systemu w fazie wstępnej, w części wywołanej oczywistą koniecznością, jaką dzisiaj jest potrzeba jak najszybszego zabezpieczenia Polski wobec wojny toczącej się na Ukrainie i wobec potencjalnego związanego z nią ryzyka i zagrożenia, nastąpiła kilka tygodni temu, kiedy do 18 Dywizjonu Obrony Przeciwlotniczej w Zamościu przekazany został pierwszy element systemu, tak zwana mała Narew, z rakietami KAM. Ale to, co jest najistotniejszą, najpoważniejszą, najpotężniejszą częścią tego systemu, rozpoczyna swoją realizację u nas w kraju właśnie dzisiaj, to co państwo oglądacie tutaj wokół nas, te wyrzutnie, te pozostałe urządzenia znajdujące się na tych pojazdach, które umożliwiają po pierwsze obserwacje, a więc kwestie radarowe, które umożliwiają zarządzanie systemem i które wreszcie umożliwiają wystrzelenie rakiet wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba i wtedy, kiedy system zadecyduje, jakie rakiety z którego miejsca powinny zostać wystrzelone w zależności od miejsca, gdzie pojawiło się zagrożenie i jakiego rodzaju zagrożenie to jest. System, kiedy zostanie ukończony, tak jak powiedziałem, będzie najprawdopodobniej wówczas w całości najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem na świecie, a my będziemy pionierem, jeżeli chodzi o taki system wielowarstwowy. Ale co najważniejsze, to, co było w 2018 roku tylko planem, materializuje się w tym roku, dzisiaj, poprzez realizację tego właśnie zadania systemu średniego zasięgu Wisła, czyli Patriot, którego pierwsze elementy stoją tutaj w ramach jego pierwszej części, pierwszych dwóch baterii, które przychodzą do Polski, które w sumie będą się składały w efekcie z 8 wyrzutni i to będzie na dzisiaj ten pierwszy etap realizacji umacniania bezpieczeństwa do poziomu najnowocześniejszego bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego w przestrzeni nie tylko europejskiej, co chcemy podkreślić, ale w przestrzeni światowej. Szanowni państwo, chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy
przyczynili się i przyczyniają się i będą się przyczyniali jeszcze przez najbliższe lata do pełnej realizacji tego zadania. Wszystko dzieje się zgodnie z założonymi harmonogramami, a nawet szybciej w niektórych elementach. Jest to realizowane z pełną odpowiedzialnością. Ja chcę przede wszystkim podziękować ogromnie panu premierowi, ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Powiedziałem wtedy na tamtej uroczystości, kiedy pan minister podpisywał umowę wówczas o wartości prawie 5 miliardów dolarów właśnie na budowę systemu Patriot, że to jest wielka odwaga podpisanie takiej umowy na tak niezwykle nowoczesne, dalekosiężne, a przede wszystkim ogromnie kosztowne, wręcz niewyobrażalne dotychczas przedsięwzięcie. Dzisiaj staje się ono faktem. Dzisiaj pan minister z całą pewnością, z wielką satysfakcją patrzy na początek procesu, w którym to dzieło staje się rzeczywistością bezpieczeństwa naszego kraju, zaczyna to bezpieczeństwo tworzyć i budować. Dziękuję panu premierowi ogromnie za to, za tą determinację, za niezwykłą konsekwencję w działaniu. Dziękuję za sformowanie odpowiedniego zespołu, który tym zajął się, wybranie odpowiednich osób do tego, aby właśnie w sposób odpowiedzialny, konsekwentny, fachowy, ekspercki to zadanie zrealizowały. Dziękuję za współpracę w tym zakresie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję za współpracę także ze mną. Dziękuję wszystkim współpracownikom pana ministra, panom generałom, panom pułkownikom, oficerom, wszystkim żołnierzom, którzy przyczynili się do realizacji tego systemu. Dziękuję przedstawicielom firmy Raytheon. Dziękuję przedstawicielom Huty Stalowa Wola i wszystkich innych podmiotów, które tutaj kooperowały w tym i kooperują, żeby ten system był zrealizowany w całości. To jest niewyobrażalnie nowoczesne rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które rzeczywiście coraz mocniej będzie budowało bezpieczeństwo polskie, a zdowierzę w to głęboko absolutnie pełnego bezpieczeństwa antyrakietowego i przeciwlotniczego, do którego jeszcze dojdą zamówione przez nas samoloty F-35 i wszystkie inne elementy, które będą realizowane. System będzie kompleksowy, system będzie spójny, zintegrowany i będzie stanowił niezwykłe dzieło w budowaniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, budowaniu bezpieczeństwa Europy Środkowej, co z całą mocą chcę podkreślić, a także tej części Sojuszu Północnoatlantyckiego. Panie premierze, bardzo, bardzo jeszcze raz i panu, i wszystkim tym, którzy przyczynili się i przyczyniają do powstania tego systemu, z całego serca dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Błaszczaka, wicepremiera, ministra obrony narodowej. Szanowny panie prezydencie, panie ministrze, panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze Stanów Zjednoczonych, szanowny panie prezesie Raytheon, szanowny panie prezesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, szanowni państwo, mamy to. Polskie patrioty są już integrowane. Przystępujemy do działań, których rezultatem będzie stworzenie wielowarstwowego systemu obrony przeciwpowietrznej i przeciwlotniczej. Po 4 latach pracy nasze wysiłki zakończyły się właśnie w ten sposób. Dziś każdy z nas może zobaczyć wyrzutnie, radary, może zobaczyć cały system. Pewien ważny element tego systemu nie jest tak z pozoru widoczny, ale jest niezwykle istotny, bo on jest sercem tego systemu, a więc tu chodzi o system kontroli pola walki, IBCS, który gwarantuje sieciocentryczność naszego pełnego systemu. A więc średnia warstwa to właśnie Patriot. Warstwa niższa to Narew. Najniższa to są zestawy Piorun, uzupełniane poprzez zestaw artyleryjsko-rakietowy Pilica. Wszystkie te działania sprowadzają się do osiągnięcia jednego zasadniczego celu, właśnie do zapewnienia bezpieczeństwa nad polskim niebem. Pan prezydent wspomniał o tym, że ten system jest sieciocentryczny, a więc kiedy dołączymy do tego systemu F-35, to będziemy mieli już pełen przegląd sytuacji i współpraca w ramach tego systemu z całą pewnością
zapewni warunki bezpieczeństwa, unikalne, powiedziałbym, warunki bezpieczeństwa w Europie. Proszę Państwa, kiedy jeszcze dzisiaj rano byłem na spotkaniu, posiedzeniu ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, moi koledzy pytali mnie właśnie o te rozwiązania. Wczoraj została podpisana deklaracja intencji w sprawie europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Niemcy są tam państwem ramowym. My jesteśmy, proszę Państwa, kilka długości przed naszymi współpracownikami, partnerami, którzy wczoraj podpisali właśnie tą deklarację. Oni podpisali deklarację intencji, my na polskiej ziemi już mamy ten system. On będzie w pełni operacyjny za kilka miesięcy. Te miesiące przeznaczymy na właśnie pełną integrację, przystosowanie tego systemu do polskich warunków. Ja bardzo dziękuję za tą trudną pracę, za te wszystkie wysiłki, które zaowocowały dzisiejszym spotkaniem, bo rozmawialiśmy, prowadziliśmy negocjacje, staraliśmy się opracować ten system w sposób jak najlepszy, żeby zapewniał bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Niewątpliwie nie odnieślibyśmy tego sukcesu, gdyby nie bardzo dobra współpraca, szczególnie z partnerami amerykańskimi oraz brytyjskimi, bo ten system średniej warstwy to jest system amerykański de facto, system warstwy niższej jest systemem z wykorzystaniem brytyjskich rakiet, natomiast ten system tej warstwy najniższej to typowo polski system Piorun. Ale w każdym z tych poziomów są elementy wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, czy to na licencji amerykańskiej, czy to są to na przykład ciężarówki, które są produkowane przez firmę wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, są to ciężarówki Jelcza. A więc stworzyliśmy unikalne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, że dziś przyjechał tu do Torunia, bo to jest wydarzenie historyczne, proszę państwa. Nigdy w naszej historii nie mieliśmy takich możliwości, jeżeli chodzi o naszą obronność. To jest wydarzenie przełomowe. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysokie tempo prac. My się nie zatrzymujemy, proszę Państwa. W innych dziedzinach także intensywnie pracujemy. Naszym celem jest bezpieczeństwo Polski. I zapewniam pana prezydenta, że będziemy konsekwentnie realizowali kolejne etapy tych prac związane z zamówieniem kolejnych baterii Patriot. Złożyliśmy już zapytanie ofertowe w tej sprawie, a także będziemy pracowali na rzecz tego, żeby ten system uzupełniać, żeby on był jak najbardziej spójny. No i oczywiście jesteśmy też otwarci, jeżeli nasi partnerzy z Sojuszu Północnoatlantyckiego będą chcieli skorzystać z naszych doświadczeń, bo przecież wspólnie jesteśmy silniejsi. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Zapraszam pana prezydenta, pana premiera, pana ministra oraz żołnierzy do pamiątkowej fotografii.